Namaste! Bardzo mi miło powitać Cię na naszej dzisiejszej ceremonii o numerze 202. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Z całego serca dziękuję, że jesteś dzisiaj tutaj ze mną oraz innymi uczestnikami i razem tworzymy ten nowy i piękny świat. Gwarantuję Ci, że klucz o numerze 202 zmieni coś pięknie i pozytywnie w Twoim życiu i Twoje życie będzie pełne szczęścia, spełnienia, miłości, radości, zdrowia i obfitości wszelakiej. Długo było nam dane czekać na kontynuację serii Arcykapłanki. 202 mamy arcykapłankę aż dwa razy, ponieważ 2, 0 i 2, dwójka w wielkich arkanach wtajemniczenia, to naturalnie ta właśnie energia, by otworzyć się na to, co wyższe, otworzyć się na energię wszechświata, przyjąć ją do Twojego życia, żyć i działać zgodnie z tym wyższym, zgodnie z tym, co czujesz w głębi Twojego serca, a nie tym, co myślisz w Twojej głowie. Twoje serce jest bezpośrednim połączeniem z Twoją duszą wyższą oraz energią wszechświata, energią źródła, energią boską. To jest takie miejsce w Twoim ciele, które łączy Cię z tym najwyższym i najpiękniejszym i to tylko Twoje serce wie, która decyzja jest najlepsza, jak postępować, by realizować siebie, Twoje zadania, ale również zmienić tutaj coś na ziemi i we wszechświecie. Gdy idziesz drogą Twojego serca, zawsze jest to droga lekkości, radości, spełnienia i szczęścia. Wszystkie trudności i przeszkody przejmujesz z podniesioną głową, ponieważ wiesz, że są to egzaminy życiowe, które pomogą Ci szlifować Twój wewnętrzny diament. Arcykapłanka. Bardzo długo czekaliśmy na to, aż pojawią się nowe przesłania. 4 tygodnie mieliśmy ceremonie zastępcze. Ostatnia ceremonia była początkiem lipca, a teraz mamy już sierpień i to po pełni sierpniowej. I wierz mi, że w moim życiu wydarzyło się tak dużo w tym czasie, że mogłam w 100% odczuć właśnie tą energię, którą dzisiaj przekażę w Twoje dłonie i która będzie Ci wsparciem i pomocą w kolejnych tygodniach i miesiącach. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od siły wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, a następnie krok po kroku otrzymasz w Twojej dłonie wszystkie wskazówki i wszystkie przesłania, tak, aby móc je zastosować. Dokładnie teraz to oczyszczenie jest bardzo ważne. Mnóstwo bowiem obcych energii przyczepia się do nas codziennie. Wystarczy tylko spotkać się z rodziną, znajomymi, przyjaciółmi, czy chociażby wyjść na zakupy i już coś w Twojej aurze może być negatywnego. Coś, co będzie prowadziło Cię na manowce, zamiast wspierać Cię w realizacji siebie, Twojej misji życiowej, Twojej idealnej wizji życia tutaj i teraz. Dlatego najpierw oczyszczanie, potem napełnienie energią, a następnie przesłania krok po kroku, by było Ci łatwiej zrozumieć, bo gdy jesteś w tych najwyższych wibracjach, wibracjach Twojego serca, to wtedy moje słowa docierają głębiej i jest bardzo łatwo zastosować je w codziennym życiu. Dlatego, aby nie przedłużać, zaczynajmy. Bardzo proszę, wstań w tej chwili, odetchnij głęboko.